Witam Was serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na przepis na bardzo wypasione i naprawdę najpyszniejsze, jakie w życiu jadłam, bardzo zdrowe i wegańskie ciasteczko owsiane. Oryginalny przepis pochodzi z bloga Facet i Kuchnia i znajdziecie go w opisie pod tym filmikiem. Do przygotowania przepisu potrzebujemy płatków owsianych, część zmielimy, część zostawimy w całości, oleju kokosowego, syropu klonowego, soku z cytryn, z dwóch cytryn tutaj, cukru kokosowego, ja mam też owoce liofilizowane, frup, trzy różne rodzaje i jeszcze do tego wiórki kokosowe i soda. I zaczynamy od upłynnienia oleju kokosowego wymieszanego z syropem klonowym, podgrzewamy je troszeczkę, ale nie gotujemy, po prostu chcemy, żeby były płynne i podgrzane. W międzyczasie mieszamy sobie wszystkie suche składniki, spis znajdziecie na początku filmiku i pod tym filmikiem też. Do suchych składników dodajemy sok wyciśnięty z cytryny, również w międzyczasie mieszamy sodę z wrzątkiem, dodajemy ją do upłynionego oleju i syropu klonowego, mieszamy to wszystko z suchymi składnikami. Dzielimy sobie tę masę na trzy porcje, do każdej wsypujemy jeden rodzaj owoców liofilizowanych, ja mam ananasa, truskawkę i borówkę i to wszystko mieszamy. I teraz formowanie ciasteczek jest troszeczkę skomplikowane, bo ta masa jest dość luźna i trzeba ją mocno ubijać. Ja to robię po prostu foremką w kształcie jajka w klimatach wielkanocnych i ubijam kieliszkiem do wódki, także bardzo po polsku. Później ciasteczka pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez około 10 minut. Pamiętajcie, żeby nie skracać tego czasu pieczenia, bo inaczej ciasteczka będą się nam rozsypywały. I studzimy je całkowicie przed jakimkolwiek dotykaniem i one wtedy będą chrupkie i będą trzymały swój kształt i wszystko będzie z nimi w porządku i będą naprawdę przepyszne. Także to wszystko, jeżeli chodzi o ten przepis. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że zdecydujecie się go wypróbować. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!